Nowy sprzęt za około 60 tysięcy złotych przekazało szpitalowi wojewódzkiemu w Sieradzu Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala. Na dzień dzisiejszy kupiliśmy 10 kardiomonitorów. W zeszłym roku było kupione 6 i centrala. Przedwczoraj kupiliśmy 4. Brakuje nam jeszcze 2 kardiomonitorów, żeby był cały system już zabezpieczony na kardiologii. Te dwa brakujące kupimy za miesiąc czasu. Sprzęt w postaci 4 kardiomonitorów trafił już na oddział kardiologii i intensywnej opieki kardiologicznej. To 4 nowe kardiomonitory. Te kardiomonitory są komplementarne, współpracują z centralą, którą uzyskaliśmy również dzięki stowarzyszeniu w roku ubiegłym. One umiejscowione są w tej chwili na tak zwanych bocznych ERK-ach, salach wzmożonego nadzoru kardiologicznego, no i służą podobnym celom jak monitory na salach głównych, salach R, czyli monitorowaniu funkcji życiowych pacjenta. Służą pacjentom najciężej chorym kardiologicznie. Nowo zakupiony sprzęt nie dość, że gwarantuje pełne monitorowanie, daje również szereg innych możliwości nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego czy wysycenia krwi tlenem. Jeden z monitorów daje również możliwość inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego. Szereg funkcji życiowych pacjenta może być dzięki tym monitorom i tej centrali monitorowanych, gwarantując zdecydowanie większe bezpieczeństwo pacjenta. Kolejny sprzęt, który planuje zakupić Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala, to ultrasonograf za kwotę 112 tysięcy złotych.